w Zespole Szkół w Rzeklinie. Ja nazywam się Dawid Starczewski, jestem uczniem trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym i będę miał zaszczyt gościć Państwa i Was, drodzy uczniowie, w naszej szkole i przedstawić Wam ofertę edukacyjną. Zapraszam! Znajdujemy się w głównym holu, tutaj mamy szatnię. Schody nas prowadzą do pokoju nauczycielskiego. Po prawej mamy nasze oświetlice i idziemy na warsztaty. W tej sali odbywają się zajęcia dla uczniów technikum pojazdów samochodowych. W tym miejscu kształtować się będzie też młodzież w zawodzie mechanik, monter maszyn wiszącej oraz ślusarz. Zawód ślusarz dokonuje ręcznej obróbki odlewów, kształtuje pręty, płaskowniki i kształtowniki. Wycina uszkodzone elementy i odtwarza. Zasadniczym wyposażeniem ślusarskiego stanowiska pracy jest stół warsztatowy z imadłem, z wiertarką stołową. Jest z nami pan Abramowicz Jerzy. Co tutaj się dzieje? Co ta maszyna wykonuje? To jest praca wimośrodowa, na której wykonujemy elementy potrzebne do montażu zwalniaków elektromagnetycznych. Uczeń w tej chwili wycina blachy na prądzie. Mechanik, monter maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującymi czynnościami w tym zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Uczeń wykonuje operację gwintowania ręcznego. Materiał musi być zamocowany prawidłowo w imadle i właściwie pod kątem 90 stopni trzeba prowadzić gwintownik, otwór i równomiernie wprowadzasz gwintownik w otwór, żeby naciąć zarys gwintu. Otwór jest przegwintowany, w tej chwili uczeń wycofa gwintownik i powtórzy operację przy następnym otworze. Znajdujemy się teraz na warsztatach pracy praktycznej, gdzie uczniowie technikum pojazdów samochodowych kształtują swoje umiejętności w zawodzie, takich jak naprawa, konserwacja, eksploatacja oraz diagnostyka samochodu. Jest z nami uczeń technikum pojazdów samochodowych. Co tutaj robisz? Aktualnie będziemy wdrażać koło, jest to bardzo istotne i gwarantuje bezpieczeństwo podczas jazdy. Teraz będziemy świadkami diagnostyki za pomocą komputera, o której opowie nam uczeń techniki. Dzięki temu komputerowi diagnostycznemu możemy sprawdzić wszystkie błędy systemów elektronicznych i elektrycznych w samochodzie, a teraz przejdziemy do sprawdzenia układu ABS. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii i tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Zapytamy uczniów, nad czym pracują. Powiedz nam, co tutaj robisz? Aktualnie projektuję dla pizzerii ulotkę dwustronną. A co cię skłoniło do wyboru grafika? Skłoniło mnie to, że lubię pracować na programach, tworzyć, projektować. Chciałabym zostać profesjonalnym grafikiem. Znajdujemy się właśnie przed salą informatyczną. Ze mną jest uczeń technikum informatycznego Jacek. Cześć Jacek. Cześć Dawid. Powiedz mi, co cię skłoniło do wyboru tego kierunku? Generalnie informatyką interesowałem się już od dziecka. Było to moją pasją. No i zawsze mnie do tego ciągnęło. Więc dlatego mój wybór padł właśnie na technikę informatyczną. Okej, okay. A właśnie jakie zdobędziesz kompetencje? Generalnie po ukończeniu szkoły zdobędę kwalifikacje technika, informatyka, no i generalnie dostanę też dwa dyplomy ukończenia egzaminu zawodowego E08 i E09. Dzięki wielkie, lecimy dalej. W tej sali odbywają się właśnie zajęcia z zakresu przygotowywania do zawodu technik informatyk. Uczniowie uczą się przygotowywania stanowiska komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi do pracy. Diagnozują je i naprawiają. Przygotowywują lokalne sieci komputerowe i administrują nimi. Tworzą strony internetowe i bazy danych.
Znajdujemy się w sali informatycznej. Polecam, nad czym pracujecie z chłopakami? Ogólnie zaprawienie podpanela, który jest jednym z zadań egzaminacyjnych, skończył numery 45. Ogólnie takie jedno z bardziej podstawowych zadań egzaminacyjnych. Kolejny uczeń, kolejne wyzwania. Powiedz nam, co tutaj robisz? Przystępuję teraz do tworzenia faulanu w przełączniku sieciowym. To jedno z kluczowych urządzeń, które działa w sieciach komputerowych. Właśnie konfiguruję switcha, typowo wykonując zadanie egzaminacyjne. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która w swojej ofercie ma technikę analityka. Jest to typ szkoły, w którym uczniowie poznają metody i techniki badań. Powiedz nam, jaki zawód możesz wykonywać po tym typie szkoły? Mogę podjąć pracę w laboratorium analiz środowiskowych, farmaceutycznych, kosmetycznych, a także w przemyśle spożywczym. Co tutaj robisz? Oznaczam kwasowość aktywną mleka poprzez pomiar pH. A ja izoluję wertulinę z korytarzem. Powiedz mi, co cię skłoniło do wyboru właśnie technika analityka? Wybrałam technikę analityka, ponieważ interesuję się chemią i biologią oraz wiążę z tą swoją przyszłość. Uczniowie uczą się przez doświadczenia, z podziałem na grupy w zakresie rozszerzonym, co da im idealne przygotowanie do matury, a później pójście na studia. Mamy jedną, ale zobaczcie, co jest w tyłu, jest tak z tego. To jest po prostu z przodu, to jest przykryte w ten szczegół czołów trawienny. I on tutaj jest z tyłu, pamiętajmy. A tutaj jeszcze zwróćcie uwagę, taki maleńki odcinek, który jest jelita. Jakbyś mogła nam powiedzieć, co teraz robicie i o czym się uczycie? Teraz omawiamy układ pokarmowy i każdy narząd po kolei co robi. Klasa humanistyczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Propozycja ta daje możliwość znacznego poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego, języka angielskiego oraz historii. W ramach tych zajęć uczeń będzie mieć okazję do powtórki z zakresu literatury, sztuki i filozofii. Sprawdźmy, co o tym kierunku uważają uczniowie. My sobie dzisiaj powiemy, jak w średniowieczu żyli ludzie w miastach. Jaki zawód wybierasz w profilu humanistycznym? Humanistycznym myślę nad pracą jako nauczycielka. Nauczycielka polskiego, tak? No, pewnie tak. Oprócz licznych wyjazdów Erasmus+, w naszych murach gościmy też różnych przyjezdnych z zagranicy. Z nami jest główny koordynator projektów Erasmus+, w naszej szkole, pani Iwona Kciuk. Proszę powiedzieć, co nieco właśnie w tych projektach. Dzień dobry. W naszej szkole realizujemy obecnie 10 projektów Erasmus+. Są to projekty zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W tym tygodniu gościła u nas grupa nauczycieli i uczniów z państw partnerskich, oto z tych państw. Dzisiaj wyjeżdżają do Warszawy. Jest to projekt nauczanie przedmiotów zawodowych za pomocą projektów. Nasza młodzież również uczestniczyła w tym projekcie, ale to tylko niewielki przykład, bo w tym samym tygodniu, czyli w tym tygodniu, grupa naszych uczniów była w Rzymie na innej mobilności. To był projekt językowy, doskonalili swoje umiejętności z języka angielskiego. Za dwa tygodnie kolejne dwie grupy uczniów z różnych projektów wyjeżdżają do Rumunii, w dwa różne miejsca. Właściwie nie ma miesiąca, żeby nasi uczniowie gdzieś nie jechali. Także działamy bardzo aktywnie. Każdy, kto jest zaangażowany, ma możliwość wyjechać. Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Krzywicz. Jestem dyrektorem zespołu szkół w Rzutynie. Droga młodzieży, przed Wami wybór szkoły ponadpodstawowej. My jako zespół szkół przygotowaliśmy dla Was bardzo ciekawą i szeroką ofertę edukacyjną. To jest liceum ogólnokształcące, technikum i szkoła branżowa pierwszego stopnia. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić 2 i 23 kwietnia od godziny 9 do 13 tu do nas do szkoły, żebyśmy mogli bliżej przedstawić Wam naszą ofertę, żebyście zobaczyli, co u nas w szkole się dzieje, jak jest wyposażona szkoła, pracownie, technicznie i nie tylko. Także serdecznie Was zapraszam. A więc co cechuje naszą szkołę? Duża ilość projektów Erasmus+, szerokie spektrum profili oraz profesjonalna kadra nauczycielska. Drzwi otwarte.